może skąd ta siła jest. Bardzo proszę, a jak masz na imię? Mateusz. Dobrze, Mateuszku. Otworzymy ci konto, weźmiemy tylko dokumenty od twoich mamy. Konta dziecięce, młodzieżowe i studenckie są wyjątkowo atrakcyjną ofertą finansową Polskiej Credit Union. Codzienne transakcje całkowicie zwolnione z opłat za serwis, wyższe oprocentowanie depozytów, bezpłatny dostęp do konta za pomocą karty ATM. Studencka linia kredytowa z oprocentowaniem Prime plus 1%. Więcej informacji w podziałach i na stronie internetowej Credit Union. Chcesz uwolnić się od myśli? Spakuj i wyślij. Wypadki, rozwody, testamenty, emigracja. Jeżeli dotyczy to Ciebie, zadzwoń do nas. Kancelaria adwokacko-notariusza Marka Toborowskiego w Mississauga zajmuje się negocjacjami w sprawie odszkodowań. Jesteśmy tu dla Ciebie. Położony w spokojnej dzielnicy Mississaugi dom seniora Wawel Villa oferuje doskonałą, profesjonalną opiekę oraz pielęgnuje polskie tradycje. Mieszkańcy znajdują tu serdeczną, rodzinną atmosferę, włącznie z domową, polsko-kanadyjską kuchnią. Pokoje różnej wielkości, całodobowa opieka pielęgniarska, wizyty lekarzy, zajęcia rekreacyjne, język polski i angielski. Jesień życia to nie znaczy samotność. Może być naprawdę długa, pogodna i szczęśliwa. Dom seniora Wawel Villa, Mississauga. Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Konferencja Polskich Księży na Wschodnią Kanadę zawiadamia, że z okazji uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego modlitwy za zmarłych odprawione będą w niedzielę 2 listopada na następujących cmentarzach. O godzinie 14 Resurrection Catholic Cemetery w Whitby, o godzinie 14.30 na cmentarzu Meadowvale w Brampton, o godzinie 15 na cmentarzach Mount Hope, Parklawn Sanctuary i Holy Cross w Toronto oraz Pine Hills i Christ the King Cemetery w Scarborough, a o godzinie 16 na cmentarzach Assumption, Mount Peace, St. John's i St. Mary's w Mississauga. Do wspólnej modlitwy zachęcamy wszystkich, również tych, których bliscy spoczywają na cmentarzach w Polsce lub innych zakątkach świata. Fundacja Polsko-Żydowskiego Dziedzictwa Kulturowego zawiadamia, że od 2 do 9 listopada w ramach dorocznego 34. już Holocaust Education Week w kilku placówkach w Toronto odbędą się odczyty, wystawy, prezentacje nowo wydanych książek i projekcje filmowe. Szczegóły na temat dat i miejsc spotkań organizowanych m.in. wspólnie z Fundacją przez Konsulat Generalny RP w Toronto i Uniwersytet Torontoński znajdą Państwo na podanej stronie internetowej. Polski Fundusz Wydawniczy i Gmina Pierwsza Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie zapraszają na recital Macieja Pietrzyka, legendarnego barda Solidarności, kompozytora i wykonawcy słynnej piosenki dla córki oraz wielu innych piosenek strajkowych, a także aktora, poety i malarza. W programie wieczoru zatytułowanego Nie zapomnijcie tamtych dni znajdą się piosenki Sierpnia 80, ballady Bułata Okudżawy, piosenki francuskie i znane przeboje kabaretowe. Maciej Pietrzyk podzieli się także ze słuchaczami swoimi wspomnieniami z pobytu wśród strajkujących stoczniowców, dla których grał i śpiewał wraz z innymi polskimi artystami. Recital odbędzie się w piątek 7 listopada o godzinie 19.30 w siedzibie gminy Pierwszej Związku Narodowego Polskiego przy 71 Judson Street w Toronto. Po spotkaniu organizatorzy zapraszają na lampkę wina, kawy i ciastka. Wstęp jak zwykle bezpłatny. Dobrowolne datki mile widziane.
Stowarzyszenie Polskich Weteranów w Warszawie oraz współpracujące ze Stowarzyszeniem Panie zapraszają na kolejną Charter Night w sobotę 8 listopada w hali placówki imienia generała Władysława Sikorskiego z FAP-u przy 1551 Stevenson Road North. Kolacja o godzinie 7, od godziny 9 zabawa taneczna z zespołem Standard. Informacje i bilety pod podanym numerem telefonu i na stronie internetowej. Stowarzyszenie Marii Curie Skłodowskiej zaprasza na 57. galę charytatywną Let's Have a Ball w sobotę 8 listopada w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississadze. Do tańca gra zespół Ed Gutza and the Polish Canadians. Cicha aukcja i loteria. Koktajl o godzinie 6, kolacja o godzinie 7. Dochód z balu przeznaczony zostanie na działalność Stowarzyszenia Marii Curie Skłodowskiej. Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej zaprasza na uroczyste obchody 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, które odbędą się 9 listopada. O godzinie 11 w kościele świętego Stanisława Kostki przy Denison Avenue odprawiona zostanie msza święta w intencji ojczyzny. Po Eucharystii przemarsz pod budynek ratusza torontońskiego, gdzie będą miały miejsce oficjalne uroczystości i podniesienie na maszt polskiej flagi. Rycerze Kolumba z koła Jana Pawła II oraz okręg Mississauga Kongresu Polonii Kanadyjskiej zapraszają na zabawę taneczną Autumn Dance w sobotę 15 listopada o godzinie 7.30 wieczorem w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississadze. Do tańca gra zespół Polanie. Kolacja z winem przygotowana przez Jana Gromadę. Rezerwacja biletów pod podanym numerem telefonu. Katolickie Radio Rodzina zaprasza na jubileuszowy 25. Festiwal Piosenki Religijnej, który odbędzie się w dniach 22 i 23 listopada w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississadze. Hasłem festiwalu są słowa: dobrze jest dziękować Bogu i śpiewać imieniu Twemu o Najwyższy. Podczas dwóch dni jubileuszowego Święta Muzyki i Wiary wystąpi kilkoro laureatów dotychczasowych festiwali, a także chór Quo Vadis i zespół Kamerata pod dyrekcją Krzysztofa Jędrysika oraz Kinga Mitrowska sopran. Z Polski przyjadą Marcin Styczeń z zespołem, który wystąpi z multimedialnym koncertem Pieśń o Bogu Ukrytym do wierszy świętego Jana Pawła II i była wokalistka zespołu Various Monks Monika Kuszyńska z zespołem. Jubileuszowy festiwal poprowadzi znany prezenter i dziennikarz polskiej telewizji Krzysztof Ziemiec. Rezerwacja biletów w redakcji Katolickiego Radia Rodzina pod podanym numerem telefonu i na stronie internetowej. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu Polskiego Studia. Żegnając się, życzę Państwu udanego i słonecznego weekendu. Do zobaczenia.